Przydałaby mi się jakaś jeszcze jedna zakładka. Jeden panel. Dobra, pytanie, gdzie w tym mieście teraz jest kurde NPC? Mój. Po co tyle NPC-ów z żarciami? Ja nie rozumiem. Dobra, tu mogę rałki kupić. No, jestem w stanie ze sobą zabrać. Wcale nie dużo więcej arałów niż ostatnio. To 200-360. Trzeba jeszcze kilka leveli wbić, nie? No i co, znowu trzeba iść taki kawał na spota. Ty. Ja bym hejsa mógł mieć. Ale pewnie golda nie mam, żeby kupić. Ciekawe, jakie już levele mają na tym serwie. Topka. 62 level. Opalki 50. To jest top 1 i top 2. Top 1 jest mag. Top 2 jest knight. Z tą muzyką z tej gry jest taki problem, że ona raz jest, a raz jej nie ma. Ale many już mam dużo. Nie no, szkieleta się przebić nie może. Tu na prawo chyba nie byłem, nie wiem co tam jest. Będę na kolejnym brechy, to muszę hejsta wziąć. Kupić. Teraz na spacy chyba mam targetowanie w zasadzie. No muszę zobaczyć. No działa, git. Wo, znowu ten skurwol. Jakbym się tu szkieletami zablokował? To chyba nie wyjdzie. O nie! Nawet tam nie wrócę, bo nie mam 70 golda na statek. Kurde, jakiś chłopcy bije te trolle. Aha, no i tak nie mam gdzie kurwa golda nosić. Bo nie mam plecaka. Dobra, chuj, na stracenie poszły te itemy. Dobra, no będę musiał sobie później na offie jeszcze poskillować trochę. Przecież zrobić to, co wczoraj straciłem na śmierci. No u mnie też byłem z psem, to coś tam sypało. Niby. Ale jest na plusie, także... No już raczej śnieg będzie topniał. Co to za mobek? Nie wiem, walę go. A nie wiem, czy go uwalę. A, zniknął. Muszę mieć 70 golda na statek. Zaraz już te strzały kupić. Niestety wczoraj się unlucky wydarzyło. I umarłem. No i dzisiaj trzeba zrobić to, co wczoraj straciłem. Kurde, jakbym kupował mana potki i to może strzały? Nie wiem, po ile mana potki są. Są tu w ogóle gdzieś mana potki? Ja nie widziałem nawet nigdzie. Same runy. Ale to jest kurde resp taki, że ja w zasadzie nie muszę iść tam daleko, gdzie byłem, jak tutaj nikogo nie ma. Kupię linę łopatę, to jeszcze w dół będę mógł zejść. Dobra, to póki ludzie śpią i nikogo tu nie ma, to sobie będę biegał. No, taska to nie wydaje mi się, że on zrobił. 600 mobków trzeba zabić. Co ciekawe, ten serwer poszedł tak daleko, że oni są jako osobna gra na Twitchu, nie? To już nie jest pod Tibią. No dobra, to ewakuacja. W takim wypadku wejść do miasta i kupić strzały. I plecak by się przydało też kupić. 350 golda. Trochę strzałek chyba kupię. Ciekawe, jakie już levele mają na tym serwie. 88 level, top 1 chłop. I to jest mag. Drugi też mag. Trzeci knight. Nie upalę chyba do niczego na tym serwie. Ciekawe, jaka cena jest aktualnie coinów. Strzały były gdzieś tutaj, nie? Tu. U Franka. No, za dużo to ich nie kupiłem wcale. Pele jakieś? Nie ma. Hunting Arrow. 1200. O pierdele. Tyle to ja na oczy nie widziałem. Wczoraj sobie tak trochę skillowałem pod depo, bo ludzie pod depo często sobie to dami, tylko problem był taki, że
No na wieczór było tyle ludzi, że to dummy padało w minutę, nie? Już później ktoś się obraził i nie stawiał tego dummy nawet. Bo musiałbym 1200 golda na lepsze arołki. No to już prawie 500 arołków jestem w stanie nosić. Tu chyba nie ma coś takiego rarity itemów, nie? Liczba encyklopedia tutaj. Walka dystansowa. Quiver. Nie mam quivera. No ale nie ma nic do itema, więc prawdopodobnie nie ma żadnego rarity itemów, a szkoda. No, level upik. Muszę runy ten wziąć. BR to jest najnowszy serwer, który stoi w Kanadzie. On wystartował 2 dni temu. Także wszyscy dopiero zaczynają grę tak naprawdę. Najwyższy level jest chyba 88. A nie wiem, czy to działa tak, że my mamy taki niski ping do Kanady, czy oni mają takie dobre proxy, ale mam tylko 60 pingu. Nie grałem w zasadzie w żadną grę, która miała serwery w Kanadzie, więc nie mam pojęcia. Kurde, nie wziąłem łopatę, tak mógłbym w dół się wkopać, nie? Pytanie, na co kolejne będę mógł iść. Ile góle mają HP? Okej, dają 170 expa. 280, 300 expa. I te fajnie wyglądają pająki. Ale tak z 20 level przynajmniej musiałbym mieć. Trochę jeszcze skilla podbić. Gdzie tu pewnie kurde całymi nocami skillują. Nie wiem, granie parkiem jest takie kurwa irytujące. Nie mam pojęcia, czemu ja tym gram. Ale no na Tibia Escape'ie to, że bestiarka była połączona z taskami i były nieskończone taski. To bym tutaj wrzucił na ten serwer, nie? To było giga fajne. Może jest chyba tylko po jednym tasku na każdego moba i tyle. Tam gdzie byłem wczoraj w tym innym mieście. Tam jest giga daleko. Póki tu jest wolne i nie ma ludzi, to można tu siedzieć. Ciekawi mnie, czy nie wychodziłbym lepiej na tym, jakbym kupował potki na manę i kraftował strzały. Jeżeli lubisz gry typu hack and slash, to Last Epoch to jest najlepsza gra na świecie. I za miesiąc ma premierę. Trzeba 1200 golda. No spela, żebym mógł sobie robić lepsze arołki. Ale jak już mam 200 guli, to przydałoby się to zrobić, nie? Ile ja potrzebuję w ogóle expa na level? Pewnie koło 10-11k. A ile ja dostanę do tego questa? Taska. 100 tysięcy. Przecież z 5 leveli za tego taska dostanę. Nie, 10 leveli. 10 leveli teraz. Zanim ja zrobię tego taska, to już pewnie będę potrzebował z 30k na level. 100 coinów to jest 50k. Drogie są te coiny. 50 coinów 25k. No za 50 coinów jest ten worek, nie? Nie no, trzeba tego taska na górę zrobić, on... Za dużo expa daje, żeby... iść na coś innego. Baczę, pewnie dzisiaj będą skillować jeszcze. Ludzie pod depo. To też sobie poskilluję. Ponad 60 lista chyba bije dzisiaj. Mu 8 kapa, ale zaraz level wleci. Ja muszę iść po tą łopatę, teraz mógłbym sobie zejść w dół. Tam na dole dużo mobków, na górze by się rozbiły. Te runy musiałbym też odebrać. 10 uchów. I reszta chyba HMM-y. Nie będzie 3000, a tu jest expig jakiś. Za 7 dzień. How many for promotion? 20k.